Mam nadzieję, że wytłumaczyłem. A, anegdotka o Michale. Michał. Pol. Grafika. Jak to dać? No może być to. Otwórz na karcie. Dlaczego w nowej karcie? Nie, otwórz tutaj. Nie, w nowej karcie, dobrze. No, to anegdotka jest taka, tylko sobie tutaj ustawię, żeby widzieć czat. O Michale Polu. Okej, okay. O Michale Polu. Dawno, dawno temu, to jeszcze było przed Psem Pająkiem. Chyba rok przed Psem Pająkiem. Pytajnik wpłacił 5 zł. Teraz nie będę czytał, kurczę, donate'ów, dobra? Bo chcę opowiedzieć historię. No i mnie jest takie, to jest chyba w Krynicy, forum ekonomiczne jest organizowane. Forum ekonomiczne. W Krynicy, dobrze powiedziałem. I tam zostałem zaproszony. A ja w ogóle nie miałem wcześniej występów publicznych, a w tej Krynicy na tych panelach to widownia to jest taka, wiecie, no poważne osoby, politycy, ja tam pamiętam widziałem polityków, no i takie poważne osoby, w garniturach wszyscy i tak dalej, przynajmniej większość. No i miałem panel tak, Michał Pol, ja, Natalia Hatalska i Jarosław Kuźniar. I anegdotka będzie, no o wszystkich w sumie, ale to głównie będzie o Michale i o Jarosławie. No i ja byłem, wiecie, zestresowany strasznie, nie? No bo to moje pierwsze wystąpienie, to takie poważne. Byłem zestresowany, każdy się stresuje na początku. I to ja byłem bardzo zestresowany, więc bardzo się cieszę, że to chyba nie było nigdzie publikowane, bo to tak było tylko na żywo. Bo martwiłem się tym później, nie? Że Boże, jak ja chujowo wypadłem. Czy pewnie stres było widać, ja się wtedy wstydziłem, że się stresuję. No i tam na początku się wszyscy przedstawiliśmy sobie, ha ha ha, hi hi hi. I Michał Pol był dla mnie naprawdę bardzo miły, bardzo fajny gość i dlatego go bardzo miło wspominam. Naprawdę dodał mi wtedy otuchy, może nawet nieświadomie, ale no tak z szacunkiem się do mnie odnosił i tak dalej. Ja to pamiętam, ja jestem pamiętliwym skurwysynem i ja pamiętam, że Michał Pol to jest dobry człowiek. Przynajmniej dla mnie. Ale Jarosław Kuźniar to jest jego przeciwieństwo. Pamiętam, taka sytuacja była, że ktoś mi zadał pytanie, no i ja tam mówię, że telewizja będzie traciła na wartości, że w pewnym momencie internet będzie miał znacznie większy wpływ niż telewizja. I że internet, wręcz użyłem może trochę nadwyraz, że telewizja umrze, bo telewizja nigdy nie umrze, tak jak radio nie umarło, ale no, powiedziałem pewnie, że telewizja umrze, a internet będzie strasznie rósł w siłę. Na co Kuźniar mnie wyśmiał i coś tam powiedział, że co ty coś tam opowiadasz, ale najważniejsze jest, że on wtedy się odwrócił do mnie, Kuźniar, patrzy na mnie i mówi tak, słuchaj, czy tam odniosę się do ciebie, i tak wiesz, tak szuka, ty, że tak wiesz, opluł, nie, że nawet mimo, że mieliśmy jakieś te broszury, kto występuje, że jakby byłem dla niego tak mało znaczącą postacią, jako taki idiota z internetu, że on nawet nie pofatygował się o zapamiętanie mojego imienia. I tam mi ta powiedział mi tam, że coś powiedział, że ta telewizja, że to głupoty gadam, że ta telewizja będzie zawsze silna, że internet to nie. I pamiętam, że cała sala się nawet zaśmiała z tego, co on powiedział. I ja się wtedy zrobiłem strasznie malutki, taki... Tak... No, się poczułem nieciekawie. No, tak poczułem to, jakby bym dostał disa, że głupoty gadam, nie? Że jakiś tam szczyl z internetu. To jeszcze było przed Psem Pająkiem. To tam nikt nie wierzył jeszcze wtedy w siłę youtuberów i tak dalej. I to tak zapamiętałem. Nie wiem, czy to dobrze zapamiętałem, ale tak pamiętałem to. A pamiętam później, jak był pies jak po Psie Pająku, to już pamiętał moje imię i nazwisko. W sensie tam, jak był Blok Forum Gdańsk, podbił do mnie... A właśnie, mówię o Kuźniarze teraz. Kuźniar podbił do mnie i tam siema, siema. Siabadabada. Ale znowu, jak byliśmy na Islandii, powiem wam dziwna historia. Jak ja poleciałem na Islandii i wypożyczałem auto, to obok mnie wypożyczał auto Jarosław Kuźniar. To znowu jakby udawał, że mnie nie zna, nie? Dziwny gość jest dla mnie. Tam jest dziwny gość. Był z nim jakiś inny typ, to ten typ się normalnie zachowywał. Inny człowiek, w sensie nie będę mówił typ. A on nie, on mnie nie znał. Nawet jak wsiadałem do busa, gdzie już oni siedzieli, bo z lotniska nas odbierał bus, no i wsiadam, mówię dzień dobry. To nie,
Kuźniar nie ma dzień dobry, nie? Kuźniar się za granicą trochę chyba wstydzi, że jest z Polski. Ja nie wiem, o co chodzi tutaj. Nie wiem, nie. Nie przepadam. Powiem, nie przepadam. Wiem, że chcieli mnie zaprosić kiedyś do Onet Rano, ale to podziękowałem też. Taka moja historyjka. A, właśnie, ciekawe. Właśnie śmiał się wtedy, jak mówiłem, że internet będzie rósł w siłę, a teraz gdzie robi? W internecie. Przecież w Onet Rano jeździ, nie? Więc co? Kto miał rację, panie Jarosławie? No to tak. Ale Michał Pol, to powtarzam, Michał Pol, bardzo fajny człowiek. Do młodemu Wardędze dodawał otuchy przed panelem, nie? Żebym się nie stresował i tak dalej. No. A, trochę mnie bawi to, że dzielisz życie na psa pająka. No wiesz, jest era przed psem pająkiem i era po psie pająku, bo się dużo zmieniło. O tym Polu to mówiłem, że po prostu pamiętam go, że był bardzo miły, no. I on jakby pofatygował się, żeby zapamiętać moje imię na panelu przynajmniej, nie? Ale to może też przesadzam z tym kuźniarem, może nie jest taki zły. A już nie jeśli w Onecie niespodzianka ten... wpłacił 5 zł. Czy mogłeś zrobić taką niespodziankę na live osobie, która ma kilku widzów? Myślę, że ziomek by się ucieszył. Najpierw musimy znaleźć piosenkę. No, czekajcie, Michał Pol mi odpowiedział. Michał Pol mi odpowiedział. Michał Pol. Nie zostałem opluty. No, czekajcie. O mnie Recep Erdogan, który mówi, jestem w Turcji. Sulszara bulwersuje kompromitacja, kolejna już w tym sezonie Barcelony i ten żal Leo Messiego i tych pięknych czasów, kiedy on i Cristiano Ronaldo rządzili. Nie wiem, co Cristiano Ronaldo będzie i o mnie. Ale bulwersuje was też i ten skandal, nie chcę go nazywać rasistowskim, tak, no bo absolutnie nie wierzę nigdy, no, że normalny sędzia, jeszcze jest taki doświadczony, dla którego to był ostatni mecz w karierze, nagle by po prostu, słuchajcie, wziął i chciał sobie chlapnąć kogoś, wyzywać rasistowsko i taki moment wybrał sobie. Oczywiście to jest wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale o, no widzę tutaj, że właśnie prezydent zabrał, prezydent Turcji, Recep Erdogan zajął stanowisko. Stanowczo potępiamy rasistowskie uwagi wygłoszone pod adresem Pierre'a Webo, jednego członków sztabu szkoleniowego Basak Sekiru i wierzę, że UEFA podejmie niezbędne kroki. Nie, on też o dramach robi, tylko w świecie futbolu. Czytam na czacie, że wielu z was dobiło tutaj od Sebastiana Wardęgi. Opluty! Zostałem opluty! Całkowicie! Tutaj przed 5 minutami go chwaliłem, że pamiętam moje imię na panelu, a teraz walnął, że Sebastian Wardęga. No kurde. To jest to. Do członków sztabu szkoleniowego Basak Sekiru. Rajd na mojego bracia. Dzięki Mojżesz 6.2. Zaraz to przeczytam. I wierzę, że UEFA podejmie niezbędne kroki. Czytam na czacie, że wielu z was dobiło tutaj od Sebastiana Wardęgi. Pozdrawiam serdecznie Watachę. Sebastiana też kiedyś miałem go przyjemność poznać. O. Nie wiem, czy Sebastian pewnie nas nie ogląda. Oglądam. Ale... Nawet nie będę się gniewał do tego Sebastiana. Wystąpiłem z Sebastianem Wardęgą na panelu w Krynicy, tak? Na forum ekonomicznym w Krynicy. Sylwestra Wardęgi, przepraszam. Sylwek, sorry. O. Bo to było te chyba 3 czy 4 lata temu. I ja nawet więcej. To było 7 lat temu. Nie miałem swojego kanału na YouTubie, tylko oglądałem twoje filmy. Natomiast, no oczywiście miałem kanał, ale taki inny, nie ten, na którym nadaję teraz. Przepraszam was, no bo zbulwersował mnie Recep Erdogan, który mówi... No. ...się pisze tutaj... No dobrze, trochę tak zostałem opluty, ale później sam wytarł to, więc liczmy, że nie zostałem opluty. Yes! Yeah! Yeah! Dobra, co my mieliśmy robić? To tutaj to oglądać. Fajne. Ojku.